Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radia Kielce jest dziś za pośrednictwem łącza internetowego poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, czy referendum w sprawie relokacji nielegalnych migrantów jest potrzebne, bo takie rozwiązanie zapowiedział wczoraj prezes Jarosław Kaczyński? Tak, oczywiście, że jest potrzebne, tym bardziej, że wczorajsza debata na temat uchwały, mocą której rząd polski miałby być wsparty w tych negocjacjach, ona dokładnie pokazała, że to wszystko nie jest takie oczywiste dla klasy politycznej. Zupełnie inne są deklaracje, które padają z mównicy sejmowej, a wczorajsze głosowanie pokazało, że tak naprawdę ten mandat nie jest aż tak mocny z tego względu, że opozycja parlamentarna nie poparła projektu uchwały, tej uchwały, która właśnie dawałaby polskiemu rządowi bardzo silny mandat w dalszych negocjacjach nad problemem relokacji migrantów. To jest poważny problem. Unia Europejska boryka się z tym problemem już ładnych kilkanaście lat. Nie ma na to żadnego pomysłu, nie ma żadnej polityki migracyjnej. Tak naprawdę Unia Europejska z tym problemem proponuje takie rozwiązania od czasu do czasu, wtedy, kiedy pojawia się ten problem. Ta propozycja ostatnia to jest nic innego jak powtórka z 2015 roku. Pamiętamy, że w 2015 roku Polska po zmianie władzy nie przyjęła tych migrantów, które wynikało z tych kwot, które zostały przydzielone przez Komisję Europejską. To znalazło później po czasie duże uznanie również w środowiskach Unii Europejskiej i dzisiaj jest powrót do tego samego rozwiązania. To jest rozwiązanie wbrew traktatom unijnym, ale przede wszystkim to jest nic innego jak zwykłe wspieranie przestępczości polegającej na handlu ludźmi, bo przecież ci ludzie z Afryki, z Azji na teren Europy dostają się w sposób nielegalny przy udziale i sprawstwie wielu mafijnych organizacji, którzy zarabiają na nieszczęściu ludzkim ciężkie pieniądze. I dalsze tego typu działanie ze strony Unii Europejskiej to jest nic innego jak wsparcie dla przestępczych organizacji. Tylko problem trzeba rozwiązać inaczej. Polska ma na to pomysł. Czy pana zdaniem to referendum, jeśli by się nawet odbyło, miałoby jakikolwiek wiążący wpływ na politykę Unii Europejskiej? Bo wiemy, że Unii, Brukseli z polskim rządem w ostatnich latach bardzo nie po drodze. No to jest ważne właśnie, gdyby polskie społeczeństwo wypowiedziało się w drodze referendum, jak to powinno być rozwiązane, czy rzeczywiście godzimy się na tego typu politykę i w tym referendum pokazalibyśmy, że rzeczywiście polskie społeczeństwo, jestem przekonany co do tego, że nie wyraziłoby akceptacji dla unijnych rozwiązań, dałoby też silną podstawę ku temu, aby Unia Europejska wreszcie podjęła na ten temat poważną debatę polityczną i doprowadziła do tego, żeby zostało stworzone z prawdziwego zdarzenia prawo migracyjne i azylowe w Unii Europejskiej, bo tego nie ma. I z tego tytułu mamy dzisiaj poważne problemy. To nie tylko Polska, nie tylko Węgry, nie tylko Czechy. Ja sądzę, że taka koalicja, no, którą trzeba jednak zbudować w Parlamencie Europejskim ku temu, aby tego typu rozstrzygnięcia zaproponowane przez Komisję Europejską, żeby zostały zablokowane. A kiedy pana zdaniem takie referendum mogłoby się w Polsce odbyć? No trudno jest przewidzieć, kiedy referendum takie by się odbyło. No może by i dobrym rozwiązaniem było to, aby takie referendum odbyło się przy okazji również wyborów parlamentarnych. Pamiętajmy o tym, że dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości najważniejszą kwestią to jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków. My widzimy, co się dzieje w krajach zachodniej Europy, jak rośnie tam skala tego bandytyzmu, który no niestety w dużej mierze jest czyniony przez tych, którzy docierają na teren Europy w sposób nielegalny. To są obywatele innych kultur, dla których tak naprawdę nie liczy się to, co się dzieje w Europie.
Jeszcze jedna kwestia i pytanie w sprawie właśnie tego referendum, bo zdaniem przedstawicieli opozycji PiS chwyta się referendum, bo partia rządząca złapała zadyszkę w prekampanii przed jesiennymi wyborami. Jak pan odniesie się do tego typu zarzutów? Nie, no to samo oczywiście, to jest zaklinanie rzeczywistości. Prawo i Sprawiedliwość żadnej zadyszki nie złapało. No, od samego początku tej kadencji jesteśmy bardzo aktywni. Rozwiązujemy problemy Polski, Polaków, spełniamy obietnice, realizujemy nasz polityczny program, który służy naszemu społeczeństwu. To nie ulega żadnej kwestii. No, jeśli zadyszką jest trasa dotrzymanego słowa, którą wszyscy parlamentarzyści na czele z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim czynimy, no to o jakiej zadyszce tutaj mowa? Nie ma żadnej zadyszki. Jesteśmy w dobrej kondycji. Myślę, że w takiej kondycji przetrwamy całą kampanię wyborczą i idziemy po kolejne zwycięstwo. Zabiegamy o to poparcie pośród Polek i Polaków i mam takie przekonanie, że Polacy nam znowu zawierzą w tym, bo naprawdę jesteśmy wiarygodnym środowiskiem. To, co czynimy dla polskiego społeczeństwa, jest rzeczą bardzo ważną i tu nie ulega żadnej wątpliwości. Przetrwaliśmy kryzysy. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Jako państwo polskie mamy dobre wskaźniki ekonomiczne, najniższe bezrobocie, najszybszy przyrost dochodu narodowego. Stan gospodarki jest bardzo dobry. Tak więc idziemy dalej, dalej zmieniamy Polskę ku temu, aby w naszej ojczyźnie żyło się Polakom A jak jakich najlepiej. propozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości będziemy mogli się spodziewać na kolejnej konwencji, która już 24 czerwca w Łodzi? No to zaczekajmy, nie uprzedzajmy faktów. Te dobre propozycje z pewnością zostaną przedstawione przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To będzie konwencja programowa. Z całą pewnością będą również miłe niespodzianki, ale to zaczekajmy jeszcze do 24 czerwca. W Łodzi rzeczywiście odbędzie się duża konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na którą zapraszamy również te podmioty, które funkcjonują w ramach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i sądzę, że to będzie też takie dobre polityczne wydarzenie, które nam nada jeszcze większej siły ku temu, aby można było w tej kampanii wyborczej porywać jak najwięcej ludzi, którzy zaufają Prawu i To Sprawiedliwości. ponownie temat zmienimy, bo jeszcze dziś w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad nowelizacją projektu ustawy, która powołuje Komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Czy pana zdaniem te poprawki prezydenckie zostaną przegłosowane i czy ta komisja w ogóle powstanie, rozpocznie swoją pracę? No to jest bardzo ważna debata. To, że tego typu komisja jest potrzebna, nie ulega to żadnej kwestii. To podkreślił również prezydent Rzeczypospolitej, podpisując uchwaloną nie tak dawno ustawę, wsłuchując się w głos opozycji, która no bezpodstawnie krytykowała tę ustawę. Prezydent wystąpił z propozycją jej nowelizacji, znosząc z obowiązującej na dzień dzisiejszy ustawy te wszystkie kwestie, które budziły w opozycji kontrowersje, a więc przede wszystkim, że nie będą tam pracowali w tej komisji parlamentarzyści, to, że zostaną zniesione te tak zwane sankcje, mocą których mogłaby komisja zakazywać pełnienia niektórych funkcji publicznych i również kwestię dotyczącą kontroli sądowej nad tą ustawą. Ja przypomnę, że w pierwotnym rozstrzygnięciu nad komisją kontrolę sądową miały sprawować sądy administracyjne. Propozycja prezydenta czyni to, że tę kontrolę nad działalnością komisji będą sprawowały sądy powszechne. Będzie konkretnie sąd apelacyjny w Warszawie i sądzę, że tego typu rozstrzygnięcia powinny być poparte również przez opozycję. No dzisiaj słyszymy, że to też opozycji nie pasuje, więc jest pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby przedstawiciele dzisiejszej opozycji zostali uwolnieni od odpowiedzialności w związku z wykonywaniem ważnych funkcji publicznych i gdzie dochodziło do różnych Panie wpływów pośle, ze strony Rosjan na działalność państwa to polskiego. jeszcze na zakończenie
króciutko do kwestii lokalnych świętokrzyskich powróćmy, ponieważ z rezerwy celowej budżetu państwa wsparcie dla kolejnych dwóch samorządów na ochronę zdrowia popłynęło. Gdzie dokładnie trafią te pieniądze i tak, w jakiej to wysokości? Bardzo, bardzo dobre rozstrzygnięcia pana premiera Mateusza Morawieckiego, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Do powiatu skarżyckiego na mamograf ponad 1 000 000 zł środków z rezerwy celowej budżetu państwa i również na sferę ochrony zdrowia do gminy Tuczępy, do gminnego ośrodka zdrowia, nowo wybudowanego ośrodka. Tak jak wszyscy pamiętamy, ten ośrodek został też wybudowany przy ogromnym wsparciu środków rządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak i Rządowy Fundusz Polski Ład. Sprawiły to, że mieszkańcy gminy Tuczępy mają naprawdę świetny ośrodek zdrowia. On wymaga jeszcze, żeby go uzupełnić właśnie w sprzęt medyczny i takie środki w wysokości 440 000 zł płyną dzisiaj do gminy Tuczępy. Bardzo dziękujemy panu premierowi za to wsparcie. To jest ważne wsparcie dla samorządów. Ja przypomnę, że będą kolejne wsparcia dla samorządów. Dzisiaj w polskim Sejmie jest nowelizowana również ustawa budżetowa, gdzie pójdą dodatkowe środki na poprawę wynagrodzeń w sferze budżetowej, no ale i również pójdą ogromne środki finansowe na wsparcie subwencji ogólnej budżetów samorządów terytorialnych. Poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.